Rachunek bankowy co do zasady raczej służy do rozliczeń niż do pomnażania zgromadzonych na nim środków. Oczywiście w czasach, kiedy w Polsce była bardzo wysoka inflacja, na rachunkach bankowych również naliczane było oprocentowanie, które dawało dodatkowe odsetki. W ostatnich latach rachunki bankowe raczej wróciły do swojej pierwotnej roli. To znaczy dość mocno oddzielone zostały rachunki obrotowe, rachunki rozliczeniowe od lokat bankowych. Lokaty są jednak instrumentem inwestycyjnym, kiedy musimy zamrozić środki na jakiś pewien czas po to, żeby otrzymać od nich dodatkowe wynagrodzenia. Natomiast sam rachunek w zasadzie w tym momencie stanowi raczej formę rozliczeń, narzędzia do prowadzenia naszych rozliczeń, choć czasami banki, chcąc zachęcić nas do trzymania większej ilości środków na rachunku, wprowadzają dodatkowe instrumenty związane z semi-inwestowaniem. Moglibyśmy tak nazwać wszelkiego rodzaju rachunki oszczędnościowe, które polegają na tym, że trzymając na nich środki otrzymujemy nieco wyższe odsetki. Naturalnie w interesie banku jest, aby od swoich depozytariuszy, czyli nas, klientów, pozyskiwał kapitał jak najniższym kosztem, ponieważ wtedy jego zarobek na udzielanych kredytach jest najwyższy. Dlatego bank, oferując nam taki rachunek oszczędnościowy, postawi dodatkowe warunki. To znaczy, jeśli będziemy na nim gromadzili środki, będziemy chcieli na tym trochę zarobić, to będzie to kosztem płynności, czyli będziemy mogli wypłacić te środki na przykład raz w miesiącu, bądź też każdy kolejny przelew z takiego rachunku na nasz własny rachunek będzie coś kosztował. To powoduje, że możemy raczej mówić o tym, że te rachunki są sposobem na to, aby pieniądze nie traciły na wartości, bądź też są pewnym sposobem ograniczenia nas samych w ich wydatkowaniu, bowiem wydaje nam się, że jeśli na nich oszczędzamy, to nie wydamy ich tak pochopnie, jak zrobilibyśmy to płacąc po prostu kartą kredytową, czy też wypłacając pieniądze z bankowa. Jeśli myślimy o trzymaniu środków na rachunkach bankowych, to zawsze musimy mieć na uwadze na to, jak szybko będziemy potrzebowali tych pieniędzy. Oczywiście każdy z nas musi mieć na uwadze, że czasami zdarzają się sytuacje, kiedy określona kwota pieniędzy będzie mu potrzebna w zasadzie od ręki. I wtedy zastosowanie ma jak najbardziej rachunek rozliczeniowy, zwany RORem. Jeśli uważamy, że jesteśmy w stanie poczekać na pieniądze do końca miesiąca, bądź też jesteśmy w stanie zapłacić 3, 4, 5 zł za to, że dokonamy wypłaty z własnego rachunku, to wtedy możemy zastanowić się nad rachunkiem oszczędnościowym, który daje nam pewne profity w postaci nieco wyższego oprocentowania, jednocześnie nie odbierając na całkowitej możliwości płynnego zarządzania naszymi środkami. Natomiast jeśli zdecydujemy się na lokatę terminową, to wtedy jej zrywanie przed terminem w zasadzie niweluje cały efekt oszczędzania. Jeśli mamy większą kwotę pieniędzy, to zawsze zastanówmy się na tym, czy umieszczać ją na jednej długoterminowej lokacie dającej nam nieco więcej zarobku, na przykład 3% w skali roku, czy też podzielić ją na nieco mniejsze porcje i rozmieścić te pieniądze na lokatach w różnych terminach zapadalności. Wtedy będziemy mieli pewność, że jeśli będziemy potrzebowali pieniędzy wcześniej, to nie musimy stracić całości odsetek, które narosły przez ten czas, a jedynie od niewielkiej części.